O kościele Bethel w Redding w Kalifornii dowiedziałam się przez internet. 7 lat temu, rok po moim nawróceniu, znalazłam filmiki z wieczoru uwielbienia, tak zwanych Worship Nights. A początkowo nie wiedziałam dokładnie, co o tym wszystkim sądzić. Ludzie krzyczeli, płakali, tańczyli, śmiali się i to wszystko było bardzo ekscytujące, ekspresyjne. I z jednej strony myślałam sobie, tak, to jest to, czego chce moje serce, ale z drugiej strony zastanawiałam się, czy tego nie jest aby trochę za wiele. Czy aby na pewno święty, potężny, wielki Bóg chce, abym ja wyrażała swoje emocje wobec Niego właśnie w taki sposób. No ale jak można się ostać w Jego obecności i trzymać fason? Zawsze kochałam muzykę, obraz, taniec, dźwięk i oczywiście to był proces, kiedy Bóg przekonywał moje serce do tego, że wszystkie te pragnienia, marzenia, wszystko to, co włożył we mnie, nie jest przypadkowe. I jeżeli tylko uda mi się zauważyć, jeżeli tylko zechcę zauważyć to, co wsadził w moje serce i zechcę to rozwijać, to On użyje tego dla swojej własnej chwały. Strach, lęk, wstyd, to wszystko pojawia się, kiedy robisz krok w kierunku swojego przeznaczenia. Podjęłam wyzwanie. Szkoła w Warszawie, szkoła uwielbienia w Warszawie, później pojawiła się szkoła uwielbienia w Kaliszu, którą zakończyłam kilka dni temu. Wszystko to sprawiało, że coraz bardziej utwierdzałam się w tym, że to jest właściwy kierunek. Co roku w Bethel organizowana jest szkoła Worship You. Studenci uczą się tam, jak prowadzić uwielbienie według scenariusza nieba. Dla mnie uwielbienie to nie jest muzyka. Dla mnie to oddanie swojego ciała, swojej duszy, swoich myśli wszystkich Chrystusowi. Wierzę, że szkoła Worship You pomoże mi przenieść się w inne miejsce, w miejsce odwagi, kiedy będę mogła ogłaszać Jego chwałę i współpracować z niebem, tak aby Jego obecność, Jego słodka obecność mogła być z nami cały czas, tutaj na ziemi.